I ten ale awans za to, dzięki... to są warunki dla Krańca. A Kraniec, no, on potrafi wykorzystać wiatr z przodu. Znakomity lotnik, wczorajszy zwycięzca, mistrz świata w lotach narciarskich. Teraz znowu po raz kolejny przed własną publicznością będzie chciał pokazać. Oj, zanosi się na bardzo daleki. Przestraszył się tego Robert Kraniec. Ale tam jest jeszcze bezpiecznie. Ponad 230 metrów. Niewiarygodny skok Roberta Krańca. Ależ oddał tutaj kapitalny lot reprezentant Słowenii. Oszalały trybuny, 40 tysięcy widzów spodziewali się dzisiaj organizatorzy po wczorajszym. 231 metrów to odległość Roberta Krańca. Tak daleko na letalnicy podczas tego finału Pucharu Świata jeszcze nikt nie skoczył. No to z przyjemnością. Ale proszę zwrócić uwagę, on w końcowej fazie lotu zobaczył, jak bardzo jest wysoko, a że już powoli zaczyna kończyć się zeskok i otworzył się, troszeczkę się odchylił. Był moment, w którym nie był pewny, czy nie leci za daleko. Proszę zobaczyć, jaka tu jest wysokość. Oj, tu się otworzył. Wysokość nad czerwoną linią, proszę. Tak, wyhamował w ten sposób. Gdyby pociągnął układem dalej, mógł skoczyć jeszcze z 5-6 metrów dalej. Wyhamował, ewidentnie on skrócił ten skok. Tak, on skrócił ten skok. Bo się tutaj rekord pokazuje na swoje nogi i barki. I w tej chwili Słoweńcy no, odskoczyli bardzo mocno. 25,5 punktu przed nami, 47 punktów przed Japonią. No, nie jest.